Wybierz się w podróż przez niewytłumaczalne i dziwne tajemnice, zanurzając się w kilka z najbardziej zagadkowych tajemnic świata. Tych, które od lat, a nawet wieków, wymykają się wszelkim próbom rozwiązania. Te zagadki obejmują różne czasy i miejsca, rzucając wyzwanie ludzkiej wiedzy i pozostawiając w nas nieodpartą fascynację tym, co nieznane. Jeśli pod filmem będzie 5000 łapek, to przygotuję kolejną część. Napisz komentarz tajemnica, a przypnę ci serduszko. Tajemniczy Golibroda. Miasteczko Pascagoula w stanie Mississippi ogarnęła dziwna zagadka. Postać, która wkrótce zyskała przydomek, tajemniczy Golibroda, zaczęła włamywać się nocą do domów mieszkańców. Co ciekawe, jego celem nie była kradzież ani wyrządzenie fizycznej krzywdy. Zamiast tego obcinał kosmyki włosów śpiącym osobom, głównie młodym kobietom. Przez kilka tygodni latem 1942 roku tajemniczy Golibroda zaatakował co najmniej 10 razy. Jego dziwne metody działania w połączeniu z kilkoma atakami fizycznymi, które mu przypisano, wywołały atmosferę strachu w społeczności. Aresztowano mężczyznę o imieniu William Dolan. Skazano go za powiązane przestępstwa, a policja sugerowała, że to właśnie on był tajemniczym Golibrodą. Jednak dowody były tylko poszlakowe, a ataki na włosy ustały jeszcze przed aresztowaniem Dolana. Motywy i tożsamość tajemniczego Golibrody pozostają tajemnicą. Niektórzy twierdzą, że wojenny strach i paranoja doprowadziły do przesady, przekształcając serię niezwiązanych incydentów w dzieło jednego szalonego człowieka. Niezależnie od prawdy, tajemniczy Golibroda z Pascagouli pozostaje ciekawostką w annałach amerykańskiej przestępczości, nierozwiązaną zagadką, która wciąż intryguje i fascynuje. Rękopis Wojnicza. Jedną z najbardziej zagadkowych tajemnic w świecie kryptografii i historycznych manuskryptów jest rękopis Wojnicza, nazwany tak na cześć Wilfrida Wojnicza, polskiego antykwariusza, który nabył go w 1912 roku. Manuskrypt pochodzi z XV wieku i jest napisany w nieznanym języku i alfabecie. Jego strony pełne są skomplikowanych ilustracji roślin, diagramów astronomicznych i enigmatycznych schematów. Mimo stuleci badań przeprowadzanych przez kryptologów, językoznawców i uczonych, rękopis Wojnicza wciąż pozostaje nieodczytany. Nieznane pismo nie ma podobieństwa do żadnego znanego systemu pisma, a język pozostaje nieuchwytny. Charakterystyczne cechy tekstu, takie jak nietypowe kształty liter i brak powtarzalnych wzorców, są źródłem frustracji dla ekspertów. Wiele słów zaczyna się tymi samymi znakami, ale kończy się różnymi. Liczne teorie sugerują, że manuskrypt może być oszustwem lub dziełem pozbawionym sensu. Jednak ostatnie analizy językoznawcze i statystyczne sugerują istnienie prawdziwego, ukrytego języka, co zainspirowało nowe próby złamania kodu. Rękopis Wojnicza wciąż pozostaje fascynującą zagadką, której sekrety skrywają się w jego tajemniczych stronicach. Jest dowodem na ograniczenia ludzkiej wiedzy i trwałą atrakcyjność nierozwiązanych łamigłówek. Może w miarę rozwoju technologii i wiedzy pewnego dnia odkryjemy tajemnice ukryte w rękopisie Wojnicza i poznamy umysł, który stworzył to urzekające dzieło. Zagadka balonu widmo. 16 sierpnia 1942 roku doszło do niewytłumaczalnego zdarzenia w historii lotnictwa. Sterowiec marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych o oznaczeniu L-8 wyruszył na rutynową misję u wybrzeży San Francisco. Jednak kilka godzin później opuszczony balon dryfował z powrotem i rozbił się w Daly City, nie pozostawiając żadnego śladu po dwuosobowej załodze, poruczniku Ernest Cody i podporuczniku Charles Adams. Drzwi gondoli były otwarte, a cały niezbędny sprzęt, w tym spadochrony i tratwa ratunkowa, pozostał nietknięty. Przełączniki zapłonu były wciąż włączone, a radio działało. Jeszcze bardziej zagadkowy był brak jakichkolwiek sygnałów alarmowych ze strony załogi podczas lotu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, członków załogi nigdy nie odnaleziono, a incydent zyskał nazwę zagadki balonu widmo. Przez lata wysuwano liczne teorie,
od porwania po spotkanie z wrogimi agentami, jednak żadna z nich nie potrafiła jednoznacznie wyjaśnić zniknięcia załogi. Osobliwe okoliczności związane z zagadką balonu widmo wciąż intrygują historyków, czyniąc ją jedną z najbardziej zagadkowych, nierozwiązanych tajemnic w historii lotnictwa. Zniknięcie lotu 19. 5 grudnia 1945 rok. Lot 19, składający się z 5 bombowców torpedowych Avenger, należących do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, wystartował z bazy lotniczej w Fort Lauderdale na Florydzie na rutynową misję szkoleniową. Jednak lot 19 nigdy nie wrócił, tajemniczo znikając bez śladu. 14 lotników, w tym doświadczony instruktor lotu, porucznik Charles Carroll Taylor, zaginęło wraz z bombowcami. Co dziwne, pogoda była przeważnie dobra, a Taylor był doświadczonym i zdolnym pilotem. Oba moje kompasy nie działają i próbuję znaleźć Fort Lauderdale na Florydzie. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Musieliśmy się zgubić po ostatnim zakręcie. Samolot ratunkowy z 13-osobową załogą został wysłany na poszukiwanie lotu 19, ale również zniknął. Przypuszcza się, że eksplodował w powietrzu. Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań i śledztw, wraku żadnego z 6 samolotów nigdy nie odnaleziono. Teorie obejmują błędy nawigacyjne, dezorientacje, a nawet porwania przez kosmitów, zwłaszcza że obszar ten jest częścią niesławnego Trójkąta Bermudzkiego. Brak dowodów i dziwna natura tego zniknięcia sprawiają, że zaginięcie lotu 19 pozostaje jednym z najbardziej trwałych, nierozwiązanych tajemnic awiacji. Tajemnica latarni morskiej na wyspach Flannan. W grudniu 1900 roku wydarzyła się dziwna historia na odległych wyspach Flannan, położonych u zachodniego wybrzeża Szkocji. Trzej latarnicy James Ducat, Thomas Marshall i Donald MacArthur zniknęli bez śladu z jedynej latarni morskiej na wyspie. Statek zaopatrzeniowy, który miał dostarczyć zapasy na tę odizolowaną wyspę, znalazł latarnię opuszczoną z niedojedzonym jedzeniem i przewróconym krzesłem w kuchni, co sugerowało nagłe wyjście. Co szczególne, wpisy w dzienniku opisujące gwałtowną burzę wydawały się podejrzane, ponieważ w tym czasie w regionie nie odnotowano żadnych burz. Ostatni wpis, złowieszczo brzmiący: burza ustała, morze spokojne, Bóg jest ponad wszystkim, datowany był na 15 grudnia. Co stało się z latarnikami, pozostaje tajemnicą. Spekulacje obejmują teorie o zabójstwie, samobójstwie, utonięciu z powodu potężnej fali czy nawet nadprzyrodzonych zdarzeniach. Oficjalne wyjaśnienie sugeruje, że mężczyźni mogli zostać porwani przez wielką falę, próbując zabezpieczyć sprzęt, ale brak ciał i niepokojące okoliczności wywołują dalsze spekulacje. Zniknięcie cywilizacji Doliny Indusu. Cywilizacja Doliny Indusu, znana również jako cywilizacja Harappa, była brązowo-wieczną cywilizacją, która kwitła w dolinach rzeki Indus, na obszarach dzisiejszego Pakistanu i północno-zachodnich Indii. Przez prawie 2000 lat, od XXVI wieku do XIX wieku przed naszą erą, cywilizacja ta budowała dobrze zaplanowane miasta, takie jak Harappa i Mohenjo-Daro, charakteryzujące się zaawansowanym planowaniem urbanistycznym, rozbudowanymi systemami kanalizacyjnymi i imponującą architekturą. Pomimo swojej wielkości, około 1900 roku przed naszą erą cywilizacja Doliny Indusu zaczęła gwałtownie upadać, a następnie zniknęła. Jej zniknięcie pozostaje jedną z największych zagadek w archeologii. Miasta zostały opuszczone, a pisma, które do dziś pozostają nieodszyfrowane, przestały być używane. Wysuwano liczne teorie mające na celu wyjaśnienie tego nagłego upadku, w tym drastyczne zmiany klimatyczne, wylesienie, powodzie, a nawet najazd Aryjczyków. Jednak żadna z tych teorii nie tłumaczy w pełni rozległego opuszczenia tak szeroko rozprzestrzenionej cywilizacji. Archeolodzy i historycy wciąż badają pozostałości cywilizacji Doliny Indusu, licząc na odkrycie wskazówek dotyczących jej tajemniczego zniknięcia. Nagły upadek tak zaawansowanej cywilizacji przypomina nam o zmienności losów ludzkich społeczeństw w historii. Tajemnica upadku cywilizacji Doliny Indusu wciąż pozostaje jednym z najbardziej intrygujących zagadek archeologii. Mary Celeste.
W morskich opowieściach historia Mary Celeste wyróżnia się jako jedna z najtrwalszych zagadek. Amerykańska brygantyna handlowa została odnaleziona dryfująca na Atlantyku w pełni sprawna 4 grudnia 1872 roku z brakującą łodzią ratunkową, ale z nienaruszonym ładunkiem. Rzeczy załogi pozostały nietknięte. Dziennik pokładowy zawierał wpisy sprzed 9 dni, a na pokładzie znajdowała się wystarczająca ilość jedzenia i wody. Jednak cała załoga, w tym kapitan Benjamin Briggs, jego żona i ich 2-letnia córka, zniknęła jakby w trakcie posiłku, pozostawiając statek, który żeglował sam. Różne teorie próbują wyjaśnić ich zaginięcie od buntu, przez piractwo, po atak gigantycznych potworów morskich. Najbardziej prawdopodobna teoria sugeruje, że mogli opuścić statek z powodu domniemanego zagrożenia, być może obawiając się eksplozji spowodowanej przewożonym alkoholem. Jednak brak śladów załogi czy łodzi ratunkowej pozostawia to tylko w sferze spekulacji. Mary Celeste zainspirowała niezliczone książki, filmy dokumentalne i fabularne, a termin Mary Celeste stał się synonimem niewytłumaczalnego opuszczenia. Mimo wszelkich spekulacji i dochodzeń los załogi, Mary Celeste pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych, niewyjaśnionych tajemnic morskich. Tajemnicze brzęczenie z Taos. W małym miasteczku Taos w stanie Nowy Meksyk od wczesnych lat 90. mieszkańcy doświadczają dziwnego zjawiska – uporczywego, niskoczęstotliwościowego brzęczenia. Często jest ono opisywane jako dźwięk podobny do odległego silnika diesla na biegu jałowym lub dalekiego brzęczenia. Co ciekawe, tylko niewielka część lokalnej populacji jest w stanie usłyszeć ten dźwięk, co tylko zwiększa tajemniczość. Przeprowadzono liczne badania, w tym przez Uniwersytet Nowego Meksyku, Los Alamos National Laboratory oraz Sandia National Laboratories. Jednak żadne z nich nie ustaliło konkretnego źródła ani przyczyny hałasu. Teorie dotyczące pochodzenia brzęczenia z Taos są różnorodne, od nietypowej akustyki lokalnej geologii, przez tajne projekty rządowe, aż po zjawiska nadprzyrodzone i pozaziemskie. Fakt, że jedni słyszą dźwięk, a inni nie, dodaje tej zagadce jeszcze więcej uroku. Brzęczenie z Taos wciąż fascynuje naukowców, ekspertów akustyki oraz teoretyków spiskowych, symbolizując niewyjaśnione zjawiska, które czasem zakłócają naszą codzienność. Pomimo licznych badań, brzęczenie z Taos pozostaje jednym z najbardziej nieuchwytnych, nierozwiązanych tajemnic świata. Zaginione dzieci Soderów. Wczesnym rankiem w Boże Narodzenie 1945 roku w Fayetteville, w zachodniej Wirginii, wybuchł pożar, który strawił dom George'a i Jenny Soderów. 5 z ich 10 dzieci, które według wszelkich przypuszczeń spały na piętrze, zniknęło bez śladu. W chaosie pożaru pozostali członkowie rodziny zdołali uciec, jednak ciał zaginionych dzieci nigdy nie odnaleziono w popiołach, co skłoniło rodzinę do przypuszczeń, że mogły zostać porwane. Po pożarze kilka osób twierdziło, że widziało dzieci, co wzmocniło podejrzenia rodziny Soderów. Dodatkowo lata później do rodziny przysłano fotografię, rzekomo przedstawiającą jednego z zaginionych synów jako dorosłego człowieka. Mimo wynajęcia prywatnych detektywów i licznych apelacji, rodzina Soderów nigdy nie znalazła odpowiedzi. Sprawa ta pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych, nierozwiązanych zagadek w historii Stanów Zjednoczonych, pozostawiając po sobie dziedzictwo tajemnic i wiele pytań bez odpowiedzi dotyczących tego, co stało się z zaginionymi dziećmi Soderów. W rozległych obszarach kosmosu jednym z najbardziej intrygujących, nierozwiązanych zagadek jest sygnał WOW. To zagadkowe zdarzenie miało miejsce 15 sierpnia 1977 roku, kiedy radioteleskop Wielkiego Ucha na Uniwersytecie Stanu Ohio odebrał silny sygnał radiowy pochodzący z przestrzeni kosmicznej. Sygnał noszący cechy pochodzenia pozaziemskiego trwał 72 sekundy i nigdy później nie został ponownie zarejestrowany. Zdumiony intensywnością i długością transmisji astronom Jerry Eman, przeglądając dane, zakreślił na wydruku nietypowy sygnał i napisał obok WOW, nadając mu tym samym jego ikoniczną nazwę. Mimo wielu prób, źródła sygnału nie udało się określić, co wprawiło społeczność naukową w zakłopotanie. Wielu spekuluje, że sygnał mógł być pierwszym dowodem na istnienie zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej, próbującej się z nami skontaktować.
Inni sugerują, że mógł to być efekt naturalnego, ale dotąd nieznanego zjawiska kosmicznego. Niemniej jednak sygnał WOW zafascynował cały świat i pozostaje trwałą zagadką w poszukiwaniach inteligencji pozaziemskiej. Listy z Circleville. W połowie lat 70. XX wieku mieszkańcy Circleville w stanie Ohio zaczęli otrzymywać złowrogie i oskarżycielskie anonimowe listy. Głównym celem tych niepokojących przesyłek była lokalna kierowczyni autobusu szkolnego Mary Gispie. Autor listów wydawał się posiadać szczegółową wiedzę na temat jej życia i groził jej. W dramatycznym zwrocie akcji mąż Mary, Ron, zginął w tajemniczym wypadku samochodowym w 1977 roku. Znak na jego zwykłej trasie oskarżał Mary o nieistniejący romans, co skłoniło wielu do podejrzeń o nieczystą grę. Po tym zdarzeniu listy zaczęły krążyć po całym miasteczku, zawierając osobiste oskarżenia i sekrety mieszkańców. Nawet kiedy główny podejrzany został uwięziony za inne przestępstwo, listy nadal były wysyłane, nawet z odległych lokalizacji. To skłoniło wielu do przypuszczeń, że za listami stoi nieznana osoba lub grupa. Mimo skomplikowanego ciągu oskarżeń, zarzutów i podejrzanych, tożsamość autora listów z Circleville pozostaje nieznana, podobnie jak motywy stojące za tą dziwaczną kampanią terroru. Listy z Circleville nadal intrygują zarówno śledczych, jak i zwykłych ludzi. Plaga tańca z 1518 roku. Jednym z najdziwniejszych, nierozwiązanych zagadek w historii jest plaga tańca z 1518 roku. W lipcu tamtego roku w Strasburgu, obecnie część Francji, kobieta o imieniu Frau Trofea zaczęła tańczyć na ulicy. Choć było to dziwne, sytuacja nabrała jeszcze bardziej surrealistycznego charakteru, gdy inne osoby zaczęły do niej dołączać. W ciągu miesiąca około 400 osób zostało opanowanych przez nieodpartą potrzebę tańczenia. To zjawisko znane jako plaga tańca z 1518 roku lub epidemia tańca nie było jednak radosnym wydarzeniem. Ludzie tańczyli bez przerwy przez dni, a nawet tygodnie, często aż do wyczerpania, zawałów serca lub udarów, które kończyły się śmiercią. Historyczne zapisy, w tym notatki lekarzy, kazania w katedrze oraz kroniki lokalne i regionalne potwierdzają to zdarzenie. Teorie na temat przyczyn plagi tańca obejmują zbiorową histerię lub psychozę wywołaną stresem związanym z ówczesnymi trudnościami, jak również ergotyzm, zatrucie sporyszem, grzybem atakującym zboża. Jednak żadna z tych teorii nie wyjaśnia w pełni dziwności tego wydarzenia. Plaga tańca pozostaje niepokojącym i niewyjaśnionym fenomenem w historii medycyny. Morderstwa siekierą w Williska. Małe miasteczko Williska w stanie Iowa było miejscem jednej z najbardziej przerażających, nierozwiązanych tajemnic w historii Stanów Zjednoczonych. 10 czerwca 1912 roku rano odkryto, że cała rodzina Moore, rodzice Josiah i Sarah, ich czworo dzieci oraz dwóch młodych gości, zostali bestialsko zamordowani we własnym domu. Zbrodni dokonano siekierą należącą do Josiaha Moore'a, która została porzucona na miejscu zdarzenia. Znaleziono kilka nietypowych śladów. Niejedzony kawałek boczku na podłodze, zasłonięte tkaniną lustra i okna oraz miskę z zakrwawioną wodą. Co dziwniejsze, sprawca po dokonaniu morderstw przykrył ofiary pościelą. Pomimo wielu podejrzanych, w tym wędrownego kaznodziei oraz licznych procesów, nikt nigdy nie został skazany za tę brutalną zbrodnię. Morderstwa siekierą w Williska pozostają jednym z najbardziej znanych nierozwiązanych przypadków w historii amerykańskiej kryminalistyki. Dom, w którym doszło do zbrodni, jest obecnie muzeum, przyciągającym zarówno osoby zafascynowane tajemnicą, jak i poszukiwaczy zjawisk paranormalnych, gdyż dom podobno jest nawiedzony. Tajemnica, kto popełnił morderstwa w Williska i dlaczego, nadal intryguje historyków kryminalnych. Krater Patomski. Krater Patomski, położony w odległym rejonie Irkucka na Syberii, to fascynująca anomalia geologiczna. Odkryty w 1949 roku przez geologa Wadima Kołpakowa, krater, znany także jako Gniazdo Ognistego Orła, to duży kopiec złożony z pokruszonych bloków wapiennych o wysokości 40 metrów i średnicy około 160 metrów. Teorie na temat jego pochodzenia są różnorodne –
od uderzenia meteorytu przez aktywność wulkaniczną aż po podziemne eksplozje nuklearne lub działalność pozaziemską. Jednak żadna z tych teorii nie pasuje do unikalnych cech krateru, takich jak brak śladów uderzenia czy anomalie magnetyczne. Dodatkowo krater wydaje się być stosunkowo młody, szacowany na około 250 do 350 lat, a miejscowe legendy mówią o ognistym wybuchu w XIX wieku. Niezwykłe poziomy promieniowania i niewyjaśnione zgony członków ekspedycji tylko pogłębiają tę zagadkę. Tajemnicze ołowiane maski. Sprawa ołowianych masek to jedna z najbardziej zagadkowych nierozwiązanych tajemnic Brazylii. 20 sierpnia 1966 roku na wzgórzu Vantem w Rio de Janeiro znaleziono dwóch elektryków z miasta Campos dos Goytacazes martwych. Mężczyźni Manuel Pereira de Cruz oraz Miguel José Viana mieli na sobie eleganckie garnitury, wodoodporne płaszcze oraz dziwne ołowiane maski na oczach, zwykle używane do ochrony przed promieniowaniem. Obok nich śledczy odnaleźli pustą butelkę po wodzie, dwa ręczniki oraz mały notes. Notes zawierał zagadkowe instrukcje: 16:30 być w umówionym miejscu, 18:30 połknąć kapsułki, po efekcie chronić metale, czekać na sygnał maski. Mimo to w ich ciałach nie znaleziono żadnych substancji toksycznych. Pomimo dziwnych okoliczności, przyczyny ich śmierci nigdy nie ustalono. Tajemnicza notatka, brak jakichkolwiek widocznych obrażeń oraz zaskakujące ołowiane maski doprowadziły do szerokich spekulacji. Teorie obejmują nieudane próby kontaktu z istotami pozaziemskimi, aż po ofiary nietypowego rytuału religijnego. Sprawa ołowianych masek pozostaje jednym z najbardziej zagadkowych przypadków w historii nierozwiązanych tajemnic, przyciągając uwagę zarówno detektywów, jak i entuzjastów UFO. Tajemnicza babuszka. Jedną z najbardziej intrygujących nierozwiązanych zagadek związanych z zamachem na prezydenta Johna F. Kennedy'ego w Dallas 22 listopada 1963 roku jest tożsamość kobiety znanej jako babuszka. Jej przydomek pochodzi od rosyjskiej chusty, którą wydawała się mieć na sobie, podobnej do tych noszonych przez starsze Rosjanki, czyli babuszki. Na filmach i zdjęciach z tamtego feralnego dnia widać babuszkę trzymającą coś, co przypomina aparat fotograficzny, stojącą na trawniku w doskonałym miejscu do uchwycenia wydarzeń na filmie. Mimo panującego chaosu po strzałach, kobieta pozostawała spokojna, a później została zauważona, jak oddala się z miejsca zdarzenia. FBI, chcąc uzyskać lepszy obraz wydarzeń, publicznie starało się zidentyfikować tę osobę i przejrzeć jej nagranie, jednak nikt się nie zgłosił. W 1970 roku kobieta o imieniu Beverly Oliver twierdziła, że to ona była babuszką, jednak nie potrafiła dostarczyć aparatu ani filmu, by to udowodnić. Morderstwa w Hinterkaifeck. Jednym z najbardziej znanych nierozwiązanych przestępstw w Niemczech są morderstwa w Hinterkaifeck, które miały miejsce na farmie położonej na odludziu na północ od Monachium. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia 1922 roku brutalnie zamordowano 6 członków rodziny Gruberów. Ofiary to dziadkowie, ich wdowa córka, dwójka jej dzieci oraz nowa służąca. Do zbrodni użyto motyki, narzędzia rolniczego przypominającego kilof. Kilka dni przed morderstwami patriarcha Andreas Gruber zgłaszał dziwne zdarzenia, takie jak ślady na śniegu prowadzące do domu, ale nie wychodzące z niego dziwne dźwięki na strychu oraz zniknięcie klucza do domu. Jeszcze bardziej przerażające jest to, że wydaje się, iż morderca przebywał na farmie przez kilka dni po zabójstwach, co sugerują ślady karmienia zwierząt i przygotowywania posiłków. Pomimo intensywnego śledztwa i przesłuchania ponad 100 podejrzanych, sprawa pozostała nierozwiązana. Teorie obejmują zemstę sąsiadów lub romans, który poszedł źle. Farma Hinterkaifeck została ostatecznie zburzona, ale zagadka morderstw pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych spraw w niemieckiej historii kryminalnej. Dogoni i Syriusz B. Dogoni. Afrykańska grupa etniczna zamieszkująca centralny płaskowyż Mali w zachodniej Afryce są znani ze swojej złożonej kosmologii i wiedzy o zjawiskach astronomicznych.
Najbardziej zdumiewającym aspektem ich wiedzy astronomicznej jest znajomość systemu gwiezdnego Syriusza, a szczególnie Syriusza B, białego karła będącego towarzyszem jaśniejszego Syriusza A. Wiedza dogonów o Syriuszu B, gwieździe niewidocznej gołym okiem i odkrytej przez nowoczesną astronomię dopiero w 1862 roku, budzi zdziwienie, zważywszy na brak dostępu dogonów do zaawansowanych instrumentów astronomicznych. Mitologia, sztuka i rytuały dogonów rzekomo zawierają informacje o okresie obiegu Syriusza B, jego gęstości oraz jego współistnieniu z Syriuszem A. Pytanie, skąd starożytne afrykańskie plemię mogło znać szczegóły o niewidzialnym systemie gwiezdnym, prowadzi do różnych teorii. Niektórzy sugerują kontakt z obcymi cywilizacjami, inni uważają, że informacje mogły zostać przekazane przez zaawansowane starożytne cywilizacje lub być może wprowadzone przez współczesnych podróżników. Człowiek Storet. Historia człowieka Storet to zagadka, która od lat rozbudza wyobraźnię miłośników teorii spiskowych i niewyjaśnionych zdarzeń. Opowieść rozgrywa się w lipcu 1954 roku na lotnisku Haneda w Tokio. Na miejsce przybywa mężczyzna o europejskim wyglądzie, który przedkłada paszport wydany przez państwo o nazwie Toret. Problem polegał na tym, że takie państwo nigdy nie istniało. Mężczyzna, który biegle mówił w kilku językach, w tym po japońsku, twierdził, że Toret istnieje od ponad 1000 lat. Posiadał walutę z różnych europejskich krajów, co sugerowało częste podróże. Podał także adres swojego planowanego miejsca pobytu firmy, która nie istniała ani w Japonii, ani nigdzie indziej na świecie. Jego paszport zawierał pieczątki wizowe z wcześniejszych podróży służbowych, które wydawały się autentyczne. Władze postanowiły dokładniej przyjrzeć się sprawie i umieściły mężczyznę w hotelowym pokoju pod strażą dwóch ochroniarzy. Jednak następnego ranka człowiek Storet zniknął bez śladu wraz z wszystkimi dokumentami dotyczącymi jego istnienia. 17. SS Aurang Medan. SS Aurang Medan to jedna z najbardziej zagadkowych tajemnic morskich. Według opowieści w 1947 roku kilka statków płynących przez cieśninę Malakka otrzymało sygnały SOS z holenderskiego frachtowca SS Aurang Medan. Zaszyfrowana wiadomość nadana za pomocą kodu Morsa opisywała przerażającą scenę. Członkowie załogi umierali, a nawet już nie żyli, włącznie z radiotelegrafistą, który wysyłał komunikat. Pierwszy statek, który dotarł na miejsce, zastał koszmar. Cała załoga, a nawet pies na pokładzie byli martwi. Ich twarze były zastygłe w wyrazach przerażenia, a mimo to nie było żadnych widocznych obrażeń ani śladów krwi. Co jeszcze bardziej dziwne, po wejściu na pokład ratowników wybuchł pożar w ładowni, co zmusiło ich do ewakuacji. Niedługo potem SS Aurang Medan eksplodował i zatonął. Teorie obejmują działalność paranormalną, niebezpieczne chemikalia, a nawet ingerencję pozaziemską, jednak żadna z nich nie została potwierdzona. Prawdziwa historia SS Aurang Medan, w tym jego istnienie, jest owiana tajemnicą. Mimo szeroko zakrojonych badań, upiorne okoliczności otaczające ten statek widmo pozostają nierozwiązaną zagadką w świecie morskich tajemnic. Zielone dzieci z Woolpit. Historia zielonych dzieci z Woolpit to fascynująca zagadka łącząca historię z folklorem. Opowieść pochodzi z XII wieku, z angielskiej wioski Woolpit i mówi o dwojgu dzieciach chłopcu i dziewczynce, którzy pewnego dnia nagle pojawili się w wiosce. Dzieci miały niezwykły zielonkawy odcień skóry, nosiły nietypowe ubrania i mówiły w nieznanym języku. Co jeszcze bardziej zagadkowe, początkowo jadły tylko surowe fasolki i były bardzo osłabione. Z czasem nauczyły się jeść inne jedzenie, ich zdrowie się poprawiło, a zielony kolor skóry zanikł. Niestety chłopiec nie przeżył, ale dziewczynka przetrwała i ostatecznie nauczyła się mówić po angielsku. Opowiedziała zaskakującą historię o pochodzeniu z miejsca nazywanego Ziemią Świętego Marcina, krainy półmroku zamieszkiwanej przez zielonych ludzi, znajdującej się za szeroką rzeką. Przez wieki spekulowano na temat tej historii. Teorie obejmują hipotezę o anemii hipochromicznej, powodującej zielonkawe zabarwienie skóry, możliwość, że były to sieroty z Flandrii, a także ich pozaziemskie pochodzenie. Żadna z tych teorii nie jest w stanie w pełni wyjaśnić wszystkich dziwacznych szczegółów tej opowieści.
Tajemnica zielonych dzieci z Woolpit nadal intryguje historyków, folklorystów i ciekawskich badaczy. Tajemnicza zaginiona kolonia Roanoke. Zaginiona kolonia Roanoke to jedna z najstarszych nierozwiązanych zagadek w historii Ameryki. W roku 1587 grupa 115 angielskich kolonistów pod przewodnictwem Johna White'a dotarła na wyspę Roanoke, położoną u wybrzeży dzisiejszej Karoliny Północnej. Później tego samego roku White wrócił do Anglii po zapasy, ale z powodu wojny ze Hiszpanią nie mógł wrócić aż do roku 1590. Po powrocie odkrył, że kolonia została opuszczona. Nie było śladów walki ani bitwy. Jedyną wskazówką było słowo Croatoan, wyryte na słupie ogrodzenia, oraz litery CRO, wycięte na drzewie. Croatoan było nazwą wyspy położonej na południe od Roanoke, dziś znanej jako wyspa Hatteras, która była siedzibą plemienia rdzennych Amerykanów o tej samej nazwie. Pomimo wielokrotnych prób, White nie zdołał odnaleźć kolonistów. Ich los oraz przyczyna opuszczenia kolonii pozostają zagadką. Teorie sugerują, że koloniści mogli zasymilować się z lokalnymi plemionami, zostać zgładzeni przez choroby, wrogich tubylców lub poddać się surowym warunkom pogodowym. Zaginiona kolonia Roanoke nadal fascynuje historyków i stała się trwałą amerykańską legendą –